Tak, odwiedzam, jak powiedziałem wcześniej, domy hierarchów tutejszych i mam wrażenie, że wszystko tu jest remontowane, gdziekolwiek jestem, jest teraz stadium remontu. Przepiękne sklepienie, chociaż typowe bardziej dla chyba meczetu. Na ścianach pozostałości mozaiki. Te domy były naprawdę olbrzymie, posiadały bardzo często sadzawki, kilka łazienek, otoczone były dużym murem. I zobaczcie sami, taki główny, powiedzmy, mini dziedziniec, a za nim być może jeszcze jest jeden, nie wiem, jeszcze nie zobaczyłem. Dzisiaj wieczorem pociągiem wyruszam do Jazd, jednego z najpiękniejszych podobno miast w Iranie. Jest taka święta jakby trójca, Jazd, Shiraz i Esfahan. Wybieram się do Jazd, chcę zostać tam 4 dni, a później szybciutko do Esfahan, żeby spróbować przedłużyć wizę. Z tego co wiem, to nie ma problemu, ale nigdy nie wiadomo. Jeśli mi się uda, zostanę tu jeszcze miesiąc, bo bardzo mi się podoba ten kraj. A jeśli nie, no cóż, jedziemy dalej, Pakistan i najwyższe góry świata.